Za moimi psami powstaje tunel w Teresinie i jest on już jedną całością, bo został przebity 2 tygodnie temu. Natomiast jak wygląda tutaj cała ta budowa? Zejdźmy sobie prosto na -1, aby zobaczyć to prosto z placu budowy i przelecieć się dronem przez nową konstrukcję. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć Wąż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji, tutaj właśnie o tunelu w Teresinie, ale o samej inwestycji więcej powiedzą same osoby odpowiedzialne za nią, więc proszę bardzo. Mamy bardzo serdecznie w miejscu, gdzie powstaje bezkolizyjne skrzyżowanie, w miejscu, w którym jeszcze do niedawna funkcjonował przejazd kolejowo-drogowy. Zaprosiliśmy dzisiaj Państwa, żeby pokazać właśnie technicznie to zaplecze budowy, po to, abyśmy mogli pokazać, na jakim etapie jest zaawansowane prace w tym miejscu. I bardzo proszę, przedstawiciel Polskich Linii Kolejowych, pan dyrektor projektu Nikita Komisiak, będzie mógł opowiedzieć nas o tym, jak wygląda ten zakres pracy. Dzień dobry, Nikita Komisiak, dyrektor projektu. Jak widać, za nami tu realizujemy prace związane z budową bezkolizyjnego skrzyżowania w Teresinie. Przekazaliśmy wykonawcy teren budowy w styczniu bieżącego roku. Już po niespełna 10 miesiącach mamy bardzo duże zaawansowanie prac. Praktycznie skończyliśmy zakres związany z ograniczeniem ruchu pociągów, zakres terenu kolejowego. Mamy oddane wszystkie tory do eksploatacji. Aktualnie wykonawca wykonuje płytę denną, prace zbrojarskie. Udało nam się tutaj w zasadzie przyspieszyć te prace, które planowaliśmy do końca przyszłego roku. Myślimy, że w trzecim kwartale przyszłego roku już ten obiekt zostanie oddany do użytkowania dla ruchu kołowego. Dziękuję. Bardzo prosimy jeszcze tutaj o wypowiedź krótką przedstawiciela wykonawcy. Dzień dobry, Kobliński Marcin, Into Warszawa. Tak jak już pan dyrektor wspomniał, prace prowadzone są na pełnym zakresie, na pełnym froncie robót. Aktualnie prowadzone są roboty żelbetowe, zbrojarskie, związane z budową ścian tunelu. Prowadzone są roboty energetyczne z likwidowaniem kolizji średniego napięcia, roboty teletechniczne. Także pracujemy na całym froncie, dążąc oczywiście do pełnej optymalizacji i czasu realizacji. Także postaramy się, żeby ten obiekt został już oddany do użytkowania w trzecim kwartale przyszłego roku. Więcej jeszcze nam opowie trochę dyrektor kontraktu właśnie z Intop Warszawa na temat tego, jak ta inwestycja była realizowana i cały czas powstaje. Czyli etapowanie prac, tak? W pierwszej kolejności oczywiście zostały rozebrane układ torowy i poszczególne nawierzchnie na podtorzu. Następnie zabezpieczyliśmy sieci uzbrojenia, bądź je przybudowaliśmy. Ściany, następnie przystąpiliśmy do działań związanych z pogrążaniem ścian z gruntu zbrojonego i zbrojonymi dwutorownikami. Na ścianach zostały wykonane stropy żelbetowe. Jak widzimy, no efekt jest tego typu, że dzięki temu tej konstrukcji możemy prowadzić swobodnie pracę już w części zasadniczej tunelowej. Tak? W dalszej kolejności będą wykonywane płyty denne, izolacje, ściany wewnętrzne, okładziny, instalacje. Także zmierzamy ku rychłemu końcowi. A coś o tym przy świcie jeszcze, który został osiągnięty, tak, 2 tygodnie temu? No tak, około tak, 2 tygodnie temu udało nam się otworzyć tunel, czyli uzyskaliśmy przejście bezpośrednie. Także już widzimy no, te pełne światło tunelu i docelowy efekt, tak? A ile tak procentowo teraz jest zaawansowane inwestycji? Aktualnie zaawansowanie inwestycji wynosi około 65%. Do końca roku powinniśmy uzyskać w granicach 85% inwestycji. Także na przyszły rok zaplanowane są roboty głównie drogowe i one przy sprzyjających warunkach będą prowadzone oczywiście w tym roku i aż do szczęśliwego końca, tak? Wszystko zależy bezpośrednio od pogody, od najbliższej zimy.
A więc patrząc na to aktualne zaawansowanie całej tej inwestycji, mogę wysunąć tezę, że właściwie ta inwestycja będzie gotowa już niedługo, bo jeżeli będziemy mieli 85% zaawansowania całej tej inwestycji na koniec 2024 roku, to w 2025 tylko trzeba ją po prostu dokończyć, jeżeli chodzi o całą część drogową i ją po prostu wykończyć. Więc sądzę, że ten czerwiec 2025 jest właściwie nawet całkiem realną datą. W sensie koniec czerwca jak już. Natomiast przejdźmy sobie do tego właściwie, jak wygląda cały ten tunel, jeżeli chodzi o część konstrukcyjną. Będzie tutaj po jednym pasie w każdym kierunku dla samochodów, no i dla pieszych rowerzystów będzie wspólny ciąg pieszo-rowerowy. Tak, niestety nie będzie tutaj, tak jak w Sulejówku, osobnej części pieszej i rowerowej, tu będzie niestety ciąg pieszo-rowerowy. Pomijając to, cały układ drogowy w okolicy zostanie przebudowany, tak aby można było wjechać w nowy tunel, nie będzie wjazdu z ulicy Warszawskiej, ulica Warszawska w tym miejscu teraz będzie ślepa, ale cały czas będzie wyjazd z nowej konstrukcji, tak jak teraz patrzymy od tej strony, czyli od strony południowej w lewo, wyjeżdżając z tunelu w lewo, z naszej perspektywy w prawo, jeżeli chodzi o ulicę, żeby przejechać tam bezpośrednio do samego dworca obok stacji kolejowej Teresin Niepokalanów, i z drugiej strony będzie bezpośrednio wyjazd na wprost i też skręt w lewo, aby móc dojechać do po prostu do dróg dojazdowych, które się znajdują wzdłuż torów. Natomiast sama konstrukcja w tym miejscu, jak widzicie, całkiem ładnie powstaje. Są tutaj realizowane aktualnie ściany oporowe, które właśnie w tym miejscu będą nam utrzymywać ziemię dookoła i po prostu, żeby dało się wjechać na dół. One powstają po jednej, po drugiej stronie. Jak widzicie, w niektórych miejscach one są jeszcze zbrojone, w niektórych miejscach są już zabetonowane, w zależności od miejsca. Te prace różnie w tym miejscu się po prostu aktualnie prezentują. No i udało mi się dogadać z wykonawcą i zrealizowaliśmy również przelot dronem przez samą konstrukcję, abyście dokładnie zobaczyli, że faktycznie tunel jest już aktualnie jedną całością, więc proszę bardzo, jak widzicie, przelot dało się w tym miejscu zrobić, bo po prostu przebicie już było. Przebicie nastąpiło 2 tygodnie temu, myślałem, że uda się teraz to nagrać, no ale faktycznie wydarzenie się już wydarzyło trochę wcześniej, że tak to powiem. Niemniej, jak widzicie, sam tunel jest już całkiem ładnie zrealizowany, jeżeli chodzi o zaawansowanie. Powstaje aktualnie płyta denna pod samymi torami kolejowymi, jak również oczywiście wszystkie ściany na dole muszą być całkowicie ładnie wykończone. A w tym miejscu po lewej stronie widzimy, jak powstaje teraz ścianka działowa, dzieląca część pieszą i rowerową od samej części z samochodami. Te ścianki w tym miejscu są realizowane po to, aby po prostu ta część pieszo-rowerowa była na innej wysokości, z mniejszym nachyleniem niż ta część dla samochodów, no bo też po prostu samochody są dużo wyższe niż osoby korzystające z tej części pieszo-rowerowej. No i oczywiście też ze względów bezpieczeństwa, dzięki temu, że jest ścianka dzieląca samochody od pieszych i towarzystów, nie będzie takiej sytuacji, że po prostu ktoś w samym tunelu wjedzie lub też najedzie, czy też w jakimkolwiek po prostu wypadku jakieś wydarzenie mogłoby się wydarzyć, że samochody by wjechały w uczestników właśnie ruchu drogowego w formie pieszej. Tymczasem w samej konstrukcji, jak widzicie, możemy sobie dokładnie zobaczyć, że tutaj ten sam strop jest już całkiem ładnie zarysowany, jeżeli chodzi o konstrukcję. On oczywiście jeszcze będzie wykańczany, natomiast tutaj najwięcej pracy, jeżeli chodzi o wykończenie na dole, to jest właśnie te ściany, które nie są jeszcze gotowe i jeszcze po prostu nie są całkowicie zabetonowane, jeżeli chodzi o połączenie po prostu zbrojenia. A w tym miejscu będzie przepompownia, która oczywiście się znajduje. One się znajdują na wszystkich tunelach, które Wam pokazuję w ramach mazowieckiej inwestycji. Ogólnie po prostu wszystkie tunele, wszystkie inwestycje, które mają części podziemne, muszą mieć przepompownie, bo wody gruntowe zazwyczaj są dużo wyżej niż same konstrukcje, więc aby po prostu te wody nie zalały całej konstrukcji od spodu i od ścian, no to właśnie w tym miejscu jest to wszystko wypompowane. Też przy okazji, w związku z tym, że oczywiście sam tunel ma spadki z jednej i z drugiej strony, no to oczywiście przez te przepompownie będzie to wszystko stąd wyciągane, żeby po prostu nie było takiej sytuacji jak na trasie toruńskiej, że po prostu woda stoi i nie da się przejechać. Oczywiście te przepompownie mają swoje ograniczenia, więc jeżeli będą duże deszcze nawalne, to one tego nie wytrzymają i trzeba będzie na chwilę zamknąć tunel. Niemniej te urządzenia właśnie mają działać w taki sposób, aby takich sytuacji było jak najmniej, żeby po prostu to się wszystko udało zrealizować bez utrudnień w ruchu. Tymczasem w tym miejscu powstaje zupełnie coś innego, a właściwie nowy przepust. Nowy przepust, o którym mówię już nie jeden raz, będzie realizowany właściwie teraz w kluczowej fazie będzie realizacji. Ma się zakończyć pracę przy nim najprawdopodobniej do końca 2024 roku, jeżeli się wszystko oczywiście uda. No i w tym miejscu przepust jest realizowany dla rzeczki Teresinki, która się tędy ciągnie. Aktualnie rzeczka ma mostek swój, a właściwie przepust kawałek dalej. Natomiast w tym miejscu trzeba po prostu go przesunąć trochę bliżej aktualnie klasztoru, tu gdzieś teraz znajduje dron, aby można było po prostu wydłużyć sam wyjazd z tunelu. Aktualnie ten tunel po prostu się ma taki spadek w dół. Też przez to oczywiście trzeba przenieść kapliczkę, która w tym miejscu się znajduje,
No i z tym, w tym temacie aktualnie kapliczka będzie przeniesiona obok samej rzeczki Teresinki, obok nowego przepustu, będzie zlokalizowana obok, natomiast tam już są realizowane dogadania, jeżeli chodzi o to właśnie, czy się uda ją przenieść, w jaką dokładnie lokalizację i czy wszystko po prostu tutaj z klasztorem jest dokładnie dogadane. Więc w tym temacie jeszcze są realizowane prace, niemniej w kolejnym filmie, który tutaj będzie realizowany przeze mnie w grudniu 2024, no to na spokojnie już po prostu wam pokażę, jak ten przepust najprawdopodobniej wygląda. Też oczywiście, jak widzicie, w tym miejscu on jest realizowany etapowo, tak aby dojazd na plac budowy był cały czas utrzymany, więc to nie jest tak, że po prostu można zamknąć w całości tą przestrzeń, bo dojazd na budowę cały czas musi być utrzymany. No i tak, aktualne dojście pieszych od tej strony do samej stacji kolejowej, do przejścia podziemnego jest realizowane przez sam klasztor, więc jest tam trochę do naokrągło zrealizowane, natomiast ciężki sprzęt musi jechać ulicą, która w tym miejscu jest zamknięta oczywiście dla wszystkich innych pozostałych uczestników ruchu drogowego. Tu w tym miejscu z kolei możemy zobaczyć jeszcze stare znaki, które były oczywiście od uszkodzonych rogatek. No oczywiście rogatek w tym miejscu już zupełnie nie ma, no ale takie ciekawostki. Jeżeli chodzi o utrudnienia kolejowe w tym miejscu, raczej już żadne nie będą planowane w najbliższym czasie. No po prostu dwa nowe tory zostały wybudowane w całym swoim zakresie. Oczywiście wiadomo, że w przyszłości tutaj będą najprawdopodobniej dobudowane dodatkowe dwa tory dla pociągów jadących w kierunku Berlina, czy też w kierunku budowy samego centralnego portu komunikacyjnego. Natomiast zanim to się wydarzy, to jeszcze sobie chwilę poczekamy. Nie wiemy, czy ta inwestycja będzie kiedykolwiek realizowana. Po prostu jest pozostawiona rezerwa, no i po prostu będzie można ją w przyszłości zrealizować, jeżeli po prostu będzie to wszystko zaprojektowane i znajdzie się finansowanie na tego typu inwestycje. Tymczasem, jak widzicie, sama inwestycja całkiem ładnie zaczyna się już łączyć w jedną całość. Trzeba przyznać, że w porównaniu z tym, jak ta inwestycja wyglądała jeszcze 2 miesiące temu, to robi to wrażenie, bo teraz mamy właściwie całą konstrukcję gotową. Mamy już te 65% mniej więcej zaawansowania całej inwestycji. Za 2 miesiące będziemy mieli już mniej więcej 85%, więc całkiem szybko ta inwestycja idzie do przodu. Tymczasem, na sam koniec, mam dla was jeszcze taką ciekawostkę. Nie wiem, czy wiecie, znaczy wiadomo, że żeby dojechać tutaj w tym miejscu, to możemy dojechać tylko łącznie kolejami mazowieckimi, jeżeli chodzi o pociągi. I koleje mazowieckie są już aktualnie dostępne w aplikacji Koleo. Koleo jest partnerem mojego kanału, no i teraz wam pokażę ciekawostkę właśnie, jak kupowałem bilet, aby wrócić do centrum Warszawy na Zachodnią. Muszę teraz wrócić pociągiem z Teresina Niepokalanów prosto do Warszawy, by nagrać Warszawę Zachodnią. I zrobię to z aplikacją Koleo, czyli partnerem kanału, którym jest właśnie Koleo. I wchodzimy sobie w aplikację i wpisujemy Teresin jako stację startową, Teresin Niepokalanów. Następnie sobie klikam Płochocin, bo tam się zaczyna druga strefa zarządu warszawskiego transportu publicznego, a mam kartę miejską. Płochocin, szukamy trasy, znajduje nam pociąg 11.22, czyli dokładnie za 7 minut od teraz. No i co ja mogę powiedzieć? Klikamy, ja mam już tutaj ustawione swoje ulgi, jak widzieliście, mam trochę tutaj pasażerów powklikanych, ale oczywiście tylko i wyłącznie jednego zaznaczam. Przechodzę przejazd tam i wszystko jest już tutaj cacy. Klikam sobie płatności kontem Koleo i pyk, zapłać za bilet. I jak mam konto doładowane, to nic więcej nie muszę robić. Oczywiście blikiem czy kartą płatniczą też można zapłacić. I proszę bardzo, mam już swój bilet z Teresina powrotny. I w ten sposób wracam teraz do reszty miasta. I was również zachęcam do korzystania z aplikacji Koleo, która jest oczywiście partnerem mojego kanału. Jak widzicie, szybko i wygodnie da się kupić bilet. Tymczasem wracam do podsumowania filmu. No i to było na tyle z materiału. Jeżeli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam was do dostania patronami, a wznoszę. No i na koniec powiem ciekawostkę, że ta inwestycja jest tutaj realizowana. Jej łączna wartość to jest 42 miliony złotych netto około. Jest ona realizowana jest ona finansowana przez powiat sochaczewski wraz oczywiście z PKP PLK. Ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. No i jest tutaj realizowana jako jedyna inwestycja chyba aktualnie na linii kolejowej numer 3, więc trochę szkoda, bo mamy chociażby przejazd kolizyjny bardzo niebezpieczny w Ołtarzewie, gdzie zginął niedawno maszynista i przydałoby się, aby te po prostu kolizyjne przejazdy na tej linii kolejowej zaczęły być likwidowane. No aktualnie nic się nie dzieje ani w Ożarowie, ani w Błoniach, ani dalej jadąc po prostu w kierunku Sochaczewa, czy też oczywiście Łowicza Głównego. Natomiast mam nadzieję, że to się zacznie zmieniać w najbliższym czasie i więcej takich bezkolizyjnych przejazdów zacznie się pojawiać nie tylko tutaj właśnie na tej trójeczce kolejowej, a również w całej Polsce. Kolejny film z tej inwestycji pojawi się za 2 miesiące, no i do zobaczenia. Będę ją pokazywać oczywiście do końca zakończenia wszystkich prac budowlanych i później z podsumowaniem. Cześć!